Ostatnio na TikToku, gdzie nie spojrzę, to non-stop słyszę, jak tam wszyscy śpiewają: jestem małpa i mam stado goryli, czy jakoś tak. No i teraz już rozumiem, o czym oni śpiewają. Wszyscy jarają się nowym wydaniem LEGO Explorer! Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. No cóż, uważam, że lekka przesada, że aż tyle osób w Polsce się jara tym magazynem, szczególnie niezwiązanych z klockami, ale no cóż, nie jest to może najlepszy numer w tym roku, ale na pewno jest wart uwagi z kilku względów, o których zaraz. Numer ten jest ostatnim numerem w tym roku, znaczy wydanym, bo oficjalnie jest jeden na 2022. No i cóż, powoli chyba trzeba będzie robić już podsumowanie top 7 magazynów najlepszych dodatków w tym roku, ale ten numer tam się na pewno nie znajdzie, ale coś z Explorera na stówę tam wyląduje. A jeżeli oglądacie mnie stale, to już możecie domyślać się nawet, co wyląduje na numerze pierwszym. No jeżeli nie oglądacie mnie stale, zachęcam do kliknięcia teraz subskrypcji i nadrobienia filmików, bo uważam, że kanał jest tego po prostu wart, ale to wam powiedzą osoby, które tu są dłużej. Ten numer podoba mi się, no z tego względu, że przede wszystkim jest o naturze, o zwierzętach, a to gdzieś tam zawsze będzie też moja ulubiona tematyka, której uważam, że powinniśmy poświęcać wiele uwagi, szczególnie ochronie tych zwierząt, no i temu po prostu by nie wyginęły, szczególnie z naszego powodu, czyli z powodu ludzi. Oczywiście wiele informacji, ale i nie tylko, bo są i kolorowanki, chociaż wiecie, to nie są te zwykłe magazyny, tutaj to wszystko jest powiązane z jakoś z nauką, z rozwojem, to nie jest tak, że mam coś pokolorować od po prostu. Wiele zwierząt, budynek, królem klocków są tutaj te kulki z uchwytem, czyli po prostu zawiasy kulkowe, jak ja to nazywam. Zaginiony świat, jak widzicie, tutaj też się pojawia, czyli nie do końca przeze mnie zostało rzucone na słowa tutaj na wiatr o wyginięciu zwierząt, troszkę waszych prac, gra, nie, przecież to gra planszowa, nie jest to gra planszowa, no ale cóż, ułóż modele. Plakat, można by rzec, tutaj na środku jest całkiem zacny, bo pokazuje super serię, naprawdę dżunglową, zdecydowanie lepszą dżunglową serię niż tą, którą mamy w aktualnym katalogu. Nomen omen, właśnie kilka zestawów chyba jest na moim sklepie teraz, przystańklocków.pl. Więc jeżeli szukacie jeszcze jakichś archiwaliów w tym temacie, świetnej jakości mam zestawy. Natomiast podoba mi się to, bo bardzo przypomina mi to plakaty z lat po prostu 90., gdzie tak pięknie były prezentowane te zestawy, ale tutaj troszkę też informacji o orangutanie. Ty, to jest orangutan jednak, a nie goryl, o kurcze. No cóż, nieważne, moi drodzy, jedziemy dalej. Planeta naczelnych, no właśnie, czyli naszych, można powiedzieć, praprzodków poniekąd. Znaczy, nie wiem, czy lemur jest waszym praprzodkiem, ale mandarl chyba też nie. No nieważne, generalnie rodzina małp, troszkę więcej łamigłówek, zagadek. Jeżeli spytacie mnie, czy tutaj jest jakiś konkurs, to wam od razu powiem, że konkursu tutaj nie ma. Tu są zwierzęta i tutaj macie wiele wiedzy do zdobycia oraz wiele godzin zabawy. I to jest wystarczająca dla was nagroda. Przyszły numer, który już 4 lutego, czyli nie tak długo, czyli mniej niż półtorej miesiąca musimy czekać na kolejny numer. Będzie niesamowita energia. To też nie jest model, który przypadnie mi do gustu i który trafi do top 7 najlepszych notków z magazynu, ale zdecydowanie pewnie znajdą się entuzjaści tego rozwiązania, szczególnie tacy, którzy budują gdzieś tam miasta w mikroskali. Instrukcja tego zestawu dwustronnicowa. No i teraz, no właśnie, może przejdźmy do zestawu, wcześniej jeszcze rzucając okiem na docy, a te chociażby u mnie wczoraj na kanale się pojawiły, więc was serdecznie teraz zapraszam, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście. W ogóle kilka się pojawiło mi na kanale i też warto na nie zwrócić uwagę. O, jeszcze kurczę, te fajnie było, jakby mi wpadły. Dobra, nieważne, chodź tu, chodź orangutan, chodź, chodź. Orangutan dołączony do tego numeru nie podoba mi się, sam nie wiem czemu, bo faktycznie jakieś kształty orangutowe ma. Jest to model w miarę spoko zrobiony, jako ozdoba gdzieś tam na półce mogłaby spokojnie stać. Jak widzicie, tutaj król klocków jest również i tutaj, bo mamy go w tym zestawie. Podobać się tutaj może na pewno nie tylko oczka, które dostajemy, które możemy wykorzystać pewnie na kilka sposobów, chociażby właśnie też w docach wczoraj wspomnianych, ale przede wszystkim podoba mi się tu to, że mamy większość dark red, czyli po prostu bordowego, w tym tutaj takie elementy. Właściwie wszystkie cztery jego kończyny są tutaj wyginalne, więc możemy nawet zrobić drona orangutana, czy jakieś inne fikuśne tutaj postacie możemy z niego tworzyć, zawiesić go sobie nawet na kwiatku i będzie tam po prostu ładną ozdobę robił. No i właśnie to mi się podoba w tych dodatkach do Explorer, że czasem to może być ozdoba, czasem zabawka, to ozdobo zabawka, no i jest super, ale po prostu ja nie jestem jakimś wielkim fanem małp, a moja narzeczona w ogóle się ich boi, więc jakby tutaj, no sami rozumiecie. Natomiast są pewnie entuzjaści, którym bardzo się spodoba, mi się na przykład bardziej mrówka podobała chociażby niż on, ale tak jak mówię, i elementowo jest cenny, a sama gazeta po prostu jest warta swojej
swoich pieniędzy, nawet bez klocków. Także absolutnie uważam, że jest to must have. W przeciwieństwie do małpek, wy musicie ubierać bucik, by iść do kiosku i zakupić ten magazyn. Wiem, że macie teraz zdalne, ale uważam, że jak najbardziej warto wybrać się z tego domu, wyjść. U mnie dzisiaj ładne słoneczko i śnieg, przewietrzyć się i przy okazji zakupić ten numer, bo naprawdę uważam, że jest świetny i tego wart. Tak jak i mój wart jest kanał do subskrybowania. Proszę, zróbcie to, jeżeli tego jeszcze nie robicie, oraz zostawcie jakiś komentarz, like i co tylko tam chcecie, bo naprawdę zawsze robi mi to dzień, tak jak małpie banan robi dzień. No. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!